się przede wszystkim cieszę wygrana, tak? Bo zawsze się trzeba cieszyć, bo gra się po to, żeby wygrywać. Nawet sparingi, także z tego się cieszymy. Jeśli chodzi o mecz, no to kilka pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim cztery strzelone bramki. Niestety dwie stracone, także trzeba się teraz spokojnie zastanowić, przeanalizować nagranie meczu, dlaczego akurat straciliśmy te bramki, gdzie popełniamy błędy w obronie i cały czas konsekwentnie eliminować. To zresztą robimy na treningach. Cały czas staramy się tutaj zawodnikom swoją wizję przedstawiać, żeby ją akceptowali, rozumieli i wiedzieli, dlaczego tak i tak gramy. I myślę, że idziemy do przodu, tak? Z tygodnia na tydzień też tutaj staramy się już w miarę wykrystalizować kadrę na tą rundę, chociaż to jeszcze kilka decyzji przed nami. No, ale ogólnie pracujemy cały czas spokojnie i przygotowujemy się z optymizmem do najbliższej rundy. Dzięki. Dzięki.